Temat o tyle ważny, bo aktualny. Kultura picia alkoholu. Pić należy z klasą, na przykład na wycieczce szkolnej, a nie samemu. A już w parlamencie to w ogóle musi być pełna kultura. Nie tak jak w brytyjskim parlamencie. Ponad 1/4 brytyjskich parlamentarzystów uważa, że wśród ich kolegów panuje, cytuję, niezdrowa kultura picia alkoholu. No, reszta nie była w stanie odpowiedzieć na ankietę. Biorąc pod uwagę skłonność Brytyjczyków do niedomówień, sformułowanie niezdrowa kultura picia alkoholu należy czytać jako chleją jak oszalali łychę wiadrami. Z polskim parlamentem jest inaczej, bo nie przeprowadzono takich badań. Ale nawet jakby przeprowadzono, to i tak by wyszło, że nasi posłowie piją bardziej kulturalnie niż parlamentarzyści brytyjscy. Nasi pijąc wódkę obcują z wysoką kulturą. Na przykład pijąc wódkę pan Tadeusz obcują z literaturą. Wyjątkowo oczytani posłowie zgłębiają 12 ksiąg, a później co? No, noce na dnie. Jeśli chcą jeszcze pogłębić pana Tadeusza, sięgają po soplicę. Obcowanie z historią zapewnia wódka Sobieski lub Królewska. Miłośnicy muzyki poważnej sięgają na wyższą półkę po wódkę Chopin, który jak wiadomo swoją twórczość przepoił pierwiastkami ludowymi, czyli swojskimi, tam zakąszane pszenicą, popijane żytem, grdyka jak śnieg biała i tak dalej, i tak dalej. Posłowie obcują nawet z Bogiem, pijąc absolut. Parlamentarzyści piją w swoich parlamentach, ja nie wiem, no chyba za błędy na górze. My nie pijmy za błędy na górze, bo po pierwsze wódki braknie, a po drugie, no o kulturę wtedy trudno.